Uczennice drugiego LO w Dębicy w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii realizują projekt Page by Page English for Everyone, którego celem jest nauczanie języka angielskiego wśród dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Liderką projektu jest Julia Jaźwińska. Page by Page English for Everyone to projekt w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Jest on kontynuacją naszego zeszłorocznego projektu, który dedykowaliśmy przede wszystkim dzieciom ze szkół i z przedszkoli lokalnych. Uczestniczki projektu współpracują z nauczycielami. Mieliśmy partnerów merytorycznych naszego projektu, byli to nauczyciele, między innymi tacy, którzy pracują z oddziałami integracyjnymi. Na pewno nam to bardzo ułatwiło zadanie, jakim jest przekazanie wiedzy dla najmłodszych, bo to nie jest łatwe, dzieciom jest się ciężej skupić. No ale myślę, że poradziliśmy sobie w miarę dobrze. Używaliśmy metody nauki przez zabawę. Nie chcieliśmy zniechęcić dzieci do nauki. Naszym celem było przede wszystkim to, żeby im pokazać, że to może być świetna zabawa, ale też w ten sposób, że poznają język angielski przez zabawę, mogą pozbyć się w przyszłości bariery językowej. Projekt Page by Page English for Everyone został doceniony i nagrodzony. Za naszą działalność otrzymaliśmy nagrodę Srebrnego Wilka. Jest to nagroda dla jednego z najlepszych projektów w województwie podkarpackim. Kolejnym sukcesem jest zebranie 3000 zł na aukcji internetowej. Cała kwota została przekazana dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy. Uczennice drugiego liceum ogólnokształcącego w Dębicy brały udział w programie Zwolnieni z Teorii. W ramach tego projektu przekazały nam kwotę 3000 zł. Tą kwotę wykorzystałyśmy w bibliotece na zakup materiałów dydaktycznych, jak również różnych pomocy na naukę języka, do nauki języka angielskiego. Pomoce te zostały zakupione dla różnych grup wiekowych, dla dzieci, dla młodzieży oraz dla dorosłych. Nasza biblioteka od wielu lat prowadzi również zajęcia z języka angielskiego dla grupy seniorów, którą prowadzi nasza pani bibliotekarka, która z wykształcenia jest anglistką. Te lekcje odbywają się raz w tygodniu i w związku z powyższym, że uczennice będą brać również w nowym roku szkolnym w tym projekcie, na pewno zaproszę je do tego, aby też takie lekcje języka angielskiego młodzież poprowadziła dla naszych seniorek, które właśnie tutaj chodzą na zajęcia. Nasza pani również wykorzystuje te materiały, za które bardzo, bardzo serdecznie dziękuję dziewczynom, bo naprawdę są bardzo przydatne i możemy korzystać właśnie podczas tych zajęć, ale nie tylko, ponieważ tych materiałów zostało zakupionych bardzo dużo, one są ogólnodostępne dla każdego. Można zgłosić się do czytelni i działu zbiorów regionalnych, gdzie panie na pewno tutaj pomogą wybrać odpowiednie właśnie materiały do tej nauki języka angielskiego. Zmotywowane sukcesami będą akcje prowadzić dalej. Wakacje wykorzystują po to, aby dobrze wszystko rozplanować. W tej edycji naszego projektu chciałyśmy poszerzyć naszą grupę odbiorców do ogólnie lokalnej społeczności Dębicy, czyli dalej prowadzimy zajęcia w przedszkolach, ale również zamierzamy organizować takie wydarzenia po prostu w naszym mieście dla młodzieży. Też będziemy chodzić do seniorów, żeby jakoś zaangażować ich w jakieś ciekawsze zajęcia teraz i gdzieś tam plątać oczywiście ten język angielski. Także dla rodziców aktywnie prowadzimy nasze media społecznościowe i chcemy jak najbardziej właśnie zaangażować w to całe nasze miasto Dębica, tutaj okolice. I organizować takie wydarzenia atrakcyjne dla innych. Przyznają, że dzięki projektowi uczą się organizacji czasu. Muszę przyznać, że już w pierwszej klasie miałam trochę doświadczenie i zawsze gdzieś tam takie jakby robienie projektu, ogólnie działanie takie społeczne mnie zawsze gdzieś tam interesowało, że tak powiem. I jak znalazła się grupa, która też była chętna, żeby coś takiego zrobić, to gdzieś tam również nasza pani od angielskiego miała duży na to wpływ, bo nam powiedziała, o wiecie, zostałam mentorką, możecie coś zrobić. Dlatego to powiązaliśmy też z językiem angielskim, gdzie też no, ja się na przykład osobiście też interesuję tym językiem angielskim, tam się uczę dodatkowo. To było fajne, żeby właśnie poszerzyć po prostu tą pasję, żeby właśnie robiąc taki projekt w trakcie tego. Więc mi się wydaje, że w takich właśnie rzeczach jak ma się tak dużo obowiązków różnych, to po prostu zarządzanie czasem jest bardzo istotne i to naprawdę dużo zmienia moim zdaniem i też fajnie jak nasza szkoła wspiera po prostu robienie też takich projektów, bo staramy się wychodzić z takich lekcji, które na przykład nie są na maturze, to nie jest jakieś nasze rozszerzenie, żeby też wiadomo dużo nie tracić i też zrobić coś w tym czasie, bo jednak jak chodziliśmy do szkół podstawowych i przedszkoli, to było w godzinach porannych, bo później nie mieliśmy za bardzo jak. Więc mi się wydaje, że jak się dobrze zarządza czasem i dobrze się rozłoży te zadania też między nas, żeby nikt nie miał za dużo na głowie, tylko żeby to było równomiernie rozłożone i też wsparcie ze strony innych, to da się to załatwić. Wiadomo, że jest ciężko, ale da się.
W zeszłorocznej edycji akcji uczennicom udało się przeprowadzić zajęcia z ponad 500 dziećmi z dębickich szkół i przedszkoli. W projekcie uczestniczą Julia Jaźwińska, liderka, Hanna Biela, Emilia Gołda, Natalia Mądro, Kamila Gil, Natalia Skruch, Ewa Wiercioch.